Witam serdecznie w kolejnym nagraniu z akcji Siano łamane na Siano Kiżonka 2024. Dzisiaj, jak widać na załączonym obrazku, grabienie, prasowanie. Jesteśmy teraz na tuzach. Tutaj, jak widać, o kilka kawałków przecielonych rowami. Mniejszymi bądź większymi, tak to jest tutaj podzielone. No i tutaj będzie siano, w sumie teoretycznie już jest siano, już jest ono do zbioru. Koszone chyba było w niedzielę, dzisiaj mamy czwartek, także trochę dni poleżało, przeschło, przetrząśnięte też było kilkukrotnie. I nadeszła pora, że je zbieramy. Bociany sobie latają, coś tam skubią. Przyjazne bardzo zwierzęta, ptaki. Nasz symbol narodowy, można by rzec. I tak tutaj robota idzie. O dziwo, w porównaniu do miejsc, w których przetrząsałem w poprzednim nagraniu, w sumie przetrząsaliśmy, bo robiliśmy to we dwóch, ta miejscowa jest jedną z lepszych. Może jest dużo tutaj takich wyjazdów, rozdrobnienia na tysiące kawałeczków, ale jest równo. Chociaż jak widać, siano niby wysuszone, ale od spodu jest mokro, jest wilgoć. Tutaj jest podłoże torfowe, więc wystarczy tylko jakiś większy ciężar na grunt i wszystko jest mokre. Ale jeszcze przeschnie, co prawda nie krótko przed prasą, po zgrabieniu, ale zawsze to coś, bo taki dosyć mocny wiaterek wieje, to jeszcze na wałku zawsze coś tam jeszcze dojdzie. Więc tutaj naprawdę jest przyjemnie do jazdy, można by rzec. Na torfie to jeszcze mięciutko w dodatku. Oby jak najwięcej równych kawałków. Jeszcze wczoraj, bo odcinek skorzenia i przetrząsania nagrywaliśmy przedwczoraj we wtorek, a wczoraj w środę byłem na jeszcze innym kawałku przetrząsać na siano kiszonkę, to tam już względem tych wtorkowych było dobrze. Znaczy pod koniec dnia, bo tak do pory obiadowej jeszcze na poprzednim polu to miejscami było tak zryte przez dziki, że nawet kosierkami nie kosiliśmy. Po prostu omijaliśmy, takie place pozostawialiśmy, bo nic tam by nie było za dużo, a szkoda sprzętu, naprawdę, bo tam niektóre takie... Uciekaj, Bacian, uciekaj. Tam niektóre takie jamy poryte przez dziki, że naprawdę nie dość, że na mniejszych dziurach, tych nierównościach utworzonych przez dziki, sprzęt podskakiwał wraz z operatorem i zawartością kabiny. Tam już całkiem by to wszystko chyba wyleciało w pizduszu, by to wybijało. Z tego nawet nie ruszaliśmy, bo byłoby więcej szkody niż pożytku z tego. A później już, tak jak mówię, pod wieczór przeniosłem się na pole obok. Owszem, też tam było poryte miejscami, że nawet telefon tutaj z tego uchwytu wyleciał, ale ten wyjątek na tym polu był, owszem, zdarzyło się, tak jak mówiłem, parę miejsc, gdzie to poryte było, a tak poza tym można było naprawdę przyjemnie i, co najważniejsze, szybko i sprawniej pojeździć. Kończymy tutaj ten fragment, jeszcze mamy tam raz, dwa, trzy fragmenty. A, zapomniałem powiedzieć, grabię nowym nabytkiem, nową zgrabiarką, a Łukasz prasuje nową prasą. Co prawda przyszło to do nas już w ubiegłym roku, ale jak dobrze pamiętam, chyba żadnych materiałów jeszcze z tego sprzętu nie było. Jako że on tam robi jeszcze, to na szybkości może wyjdę
pokażę wam, co to za maszyna. Może będzie coś słychać, może nie. Skrabiarka Pronar ZKP 800, 8 metrów maksymalna szerokość robocza. Mamy już taką samą, taki sam model na zakładzie, tylko chyba 2 lata starszy. A ten typ względem poprzedniego różni się minimalnie. Różni się chociażby tym, że w poprzedniku nie było tutaj tej belki, tej poprzeczki z odblaskami. Wałek też ma inne zapięcie, tamto miało na guzik, te ma na pierścień. No wiecie, o co chodzi, a tu pochlapane po tych torfach. To z takich różnic, może tutaj konstrukcja jakoś inaczej wzmocniona, nie wiem, co tam konstruktorzy wymyślili. No i też tutaj różnica zasadnicza, i to na plus w mojej ocenie. Jedna duża belka poprzeczna ze światłami. W poprzednim modelu były dwie osobne takie tutaj płyty metalowe położone. Nie było to tak scalone, tak jak jest tutaj. Dlaczego się cieszę? Bo te poprzednie dwie płyty były bardzo narażone na drgania i szybko to tutaj przy rantach, przy rogach pękało. Trzeba było non-stop spawać. A tak jest jedna belka, tutaj nawet podświetlenie na ewentualną tablicę rejestracyjną. I to jest stabilniejsze, to nie drga tak prawie wcale jak poprzedni model. Będzie to stabilniejsze. Ale tutaj z kolei ta poprzeczka no trochę drga, pewnie będzie niebawem pękać na tych naszych polach nierównych. To też, to w poprzednim modelu ja to zdemontowałem, tutaj jeszcze były klapy boczne, to już wcześniej poprzednik, bo pierwszą połowę dnia przetrząsałem, dzisiaj teraz grabię, zamieniłem się. To już tutaj te klawy boczne poprzednik zdemontował i dobrze, bo to też na naszych nierównościach lubiało podskakiwać. Zgrabiarka przyszła w tamtym roku, nie pamiętam już, jakoś chyba w sierpniu, lipiec albo sierpień, ale stała, bo na drugi pokos lecieliśmy na jedną zgrabiarkę, a jak już to na chodzie była jeszcze wtedy. Chociaż nie, Tonutti już nie była na chodzie, ale była Tonutti, jak przyszła akcja słoma, tam spod kombajnu te pokosy na jeden większy walek grabić, no to Tonutti jest do tego pierwszy sort. A ta zgrabiarka tak stała i zaczęła pracować w tym sezonie. To jest jej pierwszy dzień pracy. Tak naprawdę, była wcześniej przygotowywana, wiadomo, przyszła w częściach, no to, ale to w tamtym roku była poskładana do kupy, wszystkie tutaj węże, części poskręcane ze sobą. W tym roku przed rozpoczęciem sezonu tylko przejrzana, przysmarowana, sprawdzenie, czy wszystko gra i tak dalej. No a dzisiaj tak naprawdę jest jej pierwszy dzień roboty, pracy w polu, pierwsze hektary, które przerabia. Idzie bestia. Zaraz Michu będzie zaczynał, kurde. Kolejne poletko. To taki mały kawałek, ale trochę się wytrzepiemy, ale damy radę. O, idzie. Zaraz kręciołka włączy. Kurde, żeby czasem nie odleciał gdzieś. O, uwaga. W kamerze tak nie widać, ale podskakuje jak młoda sarenka, kurczę. O, uwaga, startuje. O. Daje dyma na następne pole. O, jakaś pani makunia. Kurde, jeszcze po naszej trawie tu gania. Ulele.
ogień w szopie. Kurde, kręcą siano kiszonkę tutaj chłopaki. Tu skoszone. Tam wawałki w oddali widać. Nie ma, tak jedziemy na tak zwaną zawizę. Ciśniemy. Teraz będziemy skręcać. Tak zwana zawiza koło kamienia. O, jeszcze na złość samochód jedzie akurat. Ale dobra, my mu tu zjedziemy, bo mamy miejsce. No i tak zaraz tu skręcamy, właśnie koło tego kamienia. No też jakaś pani. Same panie dzisiaj jeżdżą. Nie, jedziemy trochę. No, trochę tutaj też, kurde, kamienie wystają mu po bokach, trzeba uważać. Prasą nie zahaczyć kółkiem, podbieraczem, bo to trzeba uważać. Trochę uprzątnęli, bo leżały te drzewa na tej drodze. Troszkę nam posprzątali ostatnio. Zulowcy, czy jak tam to się ich teraz nazywa. Michał się już rozkłada. Tutaj też to takie dziury są, że szkoda gadać. O, już drzewa pościągali sobie na ten, na boki. Ojojoj. O, kolacyjka. Michał pojechał, zanim trochę nagrabi, to trochę coś tam z grubsza po maszynce. No. Prasa, jak to się mówi. Na dolny zaczep. Troszkę nisko podbieracz opuszczony, bo kurde, tutaj zielska rzuca. Trochę niewygodnie się jeździ, bo jest na jednej osi, to skacze troszkę, podbija ją ostro. Ale tak to nówka. Dobrze się sprawuje. Co tu jeszcze chciałem dodać do tej prasy, to fajne ma kółeczka. Bo pełne. Niepompowane, żadnych wętli, pełne kółka. Troszkę fajna prasa, troszkę się powie czym się różni od tamtych naszych dojczwarowskich. Tu widać ma siłę zgniotu, można je ustawić od środka zaczynając, nie wiem czy dobrze mówię. Później fajnie, bo można przestawić to, żeby gniotła od samego początku. To na przykład się ustawia tam od 60 i już będzie. I na przykład będzie gniotła od 60. Także fajna sprawa. To mi się też podoba. Można ustawiać nawet ciśnienie z komputerka. Nie trzeba iść tam przy zegarze kręcić, regulować. Tylko fajnie, kurczę, tutaj z komputerka. Wysokość balota, ta ciśnienie tego zgniotu, ciśnienie całkiem tego. To wszystko można tu poprzestawiać z komputerka. Fajna, fajna już. To wiadomo, to już sterowanie ręczne, auto, rzucanie siatki, tu noże. No taka dosyć.
kolejny dzień akcji Siano Kiszonka 2024 za nami. Przed nami jeszcze no sporo do obrobienia hektarów pozostało, ale wszystko w swoim czasie. My dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Ostatnio nie było pożegnania. W poprzednim filmie czy filmach, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. No i do następnego razu. Dzięki za oglądanie. Na razie.